Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek, pierwszy dzień września, czyli rozpoczynamy nowy miesiąc. 14:25 dokładnie u mnie, także dzisiaj nieco później niż zawsze. Natomiast spokojnie, gdzieś premiera myślę, że zostanie ustawiona w okolicy godziny 15, więc przed otwarciem rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych będzie można się tutaj z tym wideo analitycznym zapoznać. No i tak naprawdę co? Rozpoczynamy nowy miesiąc i warto też na wstępie powiem zauważyć, jak rynki zaczną się poruszać, bo często może nie zawsze chodzi tutaj o konkretnie to, że otwieramy nowy miesiąc, ale teraz warto zauważyć też, że taki trochę nowy okres otwieramy, ponieważ kończymy ten taki sezon wakacyjny, wracamy do takiego trybu trybu może nie jesiennego, ale ten okres wakacyjny się kończy. Sporo osób gdzieś powoli wraca do codziennych obowiązków, wraca z większą uwagą też do handlu, do inwestycji, także może to sporo odmienić sytuację, jeżeli chodzi o wykresy, więc warto mieć gdzieś to na uwadze, że takie nowe trendy mogą zacząć się kształtować. Oczywiście nie muszą, ale pewnie gdzieś na kilku instrumentach coś takiego nam się pojawi. Dobra, przechodząc do konkretów, mamy na początek tutaj na tapecie rynek złota, interwał 4-godzinowy, przebitka 786, to podczas sesji azjatyckiej, tutaj nie było większego przystanku, więc nie było mowy gdzieś o rozważaniu pozycji długich z tego pułapu, rynek dosyć szybko, dynamicznie wybił ten poziom. No i obecnie zwracam uwagę na kolejny poziom docelowy, czyli ten, który opiera się na głębokim wewnętrznym mierzeniu 886. Jeszcze sobie dokładnie tutaj odczytamy kurs 1695,96 dolarów za uncję. To jest ta wycena złota, na której mamy tą strefę popytową. Współczynnik 886, co nam się tutaj łączy oczywiście w strukturze harmonicznej XABCD, układ FT pattern i wykończenie w punkcie D, tak? 1695,96 to jest ta strefa docelowa na złocie, z której być może uda się jakieś pozycje długie jeszcze dzisiaj zagrać. Ok, przechodzimy sobie dalej. Bitcoin. Tutaj jedną rzecz. Na razie usunę może tę barierę, te mierzenia, żeby tutaj tak zbyt gęsto nie było, chociaż pozostawię. Zaraz mi tutaj się naniosły dwa mierzenia. Pozostawię tę barierę horyzontalną w okolicy 29 tysięcy, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia na Bitcoinie, bo to są te okolice podażowe. Natomiast obecnie, no jak sobie zaobserwujemy na interwale sesyjnym, jakbyśmy zeszli niżej, możemy gdzieś próbować schodzić niżej, ale niewiele tutaj ciekawego się dzieje, więc na tą chwilę raczej bym odpuścił obserwacje z mniejszych TF-ów również. I co, jeżeli chodzi o takie rokowania sesyjne, na tą chwilę nic tutaj nam nie drgnęło, nie ma większych rozstrzygnięć, praktycznie stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o handel. Cały czas gdzieś poruszamy się w takim zakresie 19,5-20,5, czyli około 1000 dolarów przestrzeni, 1000 dolarów zmienności przez ostatnie kilka sesji, więc bardzo, bardzo mało. Jutro sesja piątkowa, a te piątki na Bitcoinie bywały ciekawe, bo to jest ta świeca z 19, to jest ta świeca z 26, no i zobaczymy też, jak ta świeca w dniu jutrzejszym się potoczy, tak? 19-26 i oto mamy drugi, kolejny piątek z rzędu, być może będzie to jakaś sesja sprowadzająca sporo zmienności do zaobserwowania zdecydowanie. A jeżeli chodzi o strefę popytową, którą tutaj wskazywałem Wam kilka dni temu, no to opiera się ona tutaj na tym zewnętrznym 127,2. Mamy już tutaj dołek z 18 czerwca, z 19-18 czerwca, poziom cenowy 17700 mniej więcej, tak? 17700, ta bariera, szeroka bariera popytowa na BTC-USD. Przechodząc dalej, ropa naftowa, tutaj gdzieś w okolicy 886 widzimy podbitkę na ropie, ale spróbujemy coś bardziej lokalnego sobie wyznaczyć, bo widzimy, że sekwencja korekcyjna jest tutaj budowana, więc być może układ pod korektę 1:1, jak najbardziej myślę, że tutaj będzie to wchodziło w grę. Mam tutaj na myśli ten odcinek. Rozpiętość tego odcinka odkładamy sobie od dzisiejszego dołka, dzisiaj low cenowe 87,10 mniej więcej to jest
To jest ten dołek, a jak sobie zobaczymy jeszcze na sesji wtorkowej, tak, dobrze mówię, to był 30, tak, to był wtorek, zobaczcie, że jeszcze ropa była wyceniana w 97,5 dolara mniej więcej, także w przeciągu tutaj dwóch dni spadamy o ponad 10 dolarów, także silny tutaj ruch spadkowy na ropie. I pod to też może być ta sekwencja korekcyjna 1 do 1, bo zakładając utrzymanie się tego kierunku, spory tutaj zlecenia sprzedaży na pewno zostały rzucone, także 90 dolarów i 50 centów to są te okolice, z których warto by było dokładać pozycje długie, tak? Jeżeli ktoś trzyma ewentualnie takie shorty lub jeżeli chce załapać się na te spadki, na kontynuację tych spadków, to mniej więcej 90,5 dolara to jest, uważam, ciekawy poziom techniczny tutaj wyznaczony zmierzenia FS100 właśnie. Ok, idziemy sobie dalej. DAX. Aktualizujemy sobie tutaj układy na DAX-ie. Jeszcze w ramach potwierdzenia zobaczcie, pierwszy dołek reakcja, drugie podejście, nie bardzo widać obronę, 786, dopiero niżej gdzieś jakiś popyt się pojawia, więc tutaj nie ma mowy o ewentualnym rozegraniu tego poziomu cenowego. Jedna szansa była, druga już tak naprawdę spalona, nie rozważam tej strefy zupełnie. Kolejny docelowy poziom, kolejna docelowa strefa, oznaczając to zielonym, 78,6 wybite, 88,6 na horyzoncie, jak najbardziej poziom też być może i osiągalny jeszcze podczas tej sesji dzisiejszej, bo nas dzieli tutaj około 140, powiedzmy, punktów, może już niecałe nawet. 12550 to jest ta strefa popytowa oparta na współczynniku 886. No i taka, powiedzmy, może też ostatnia linia obrony na DAX-ie, bo widzimy, że te spadki dosyć mocno postępują. Natomiast jeżeli z obecnego pułapu uda się jakąś korektę wzrostową wygenerować, no to warto zwrócić uwagę tutaj na ten odcinek, bo może mieć tutaj ten układ, tak jak i na ropie, tak i tutaj na DAX-ie 1 do 1 korekta pędząca z założeniem, gdzie AB równa się CD. I poziom cenowy 13 060 punktów. Ok, przejdźmy sobie dalej. S&P 500, tutaj w tytule też napisałem ostatnia linia obrony na S&P, więc zajmiemy się tutaj najpierw poziomem popytowym, poziomem wsparcia, który na pewno jest warty uwagi. Mam na myśli tutaj tę strefę 3900 punktów, 3905, tak, to są te okolice. Silna biegunowość obszaru, mamy tutaj jeden wierzchołek, mamy tutaj drugi wierzchołek, mamy potwierdzenie właśnie na małym Fi, czyli na 61,8 z szerokiego swingu wzrostowego, no i ten okrągły poziom cenowy 3900 punktów. Wydaje się, że jeżeli te spadki dosyć mocne, jakie na S&P ostatnio obserwujemy, wybiją tą strefę popytową, tą strefę wsparcia, no to ten horyzont dalszej przeceny może tutaj sięgnąć jeszcze dużo, dużo niższych stref cenowych. To będzie takie kluczowe rozegranie, jak chodzi o ten poziom, a jesteśmy tak naprawdę coraz bliżej tej strefy. Jeżeli chodzi o ujęcie bardziej lokalne, które moglibyśmy wykorzystać być może nawet i dzisiaj, chociaż na razie jest ta korekta, którą obecnie obserwujemy, bardzo, bardzo płytka. Jeżeli by się nieco ta korekta pogłębiła, powiększyła w tym przypadku, no to dość docelowo to jest 4030 punktów, poziom oporu wynikający z tego mierzenia FS100, z tego układu właśnie 1 do 1, tak, 4030, no ale no to jest spory dystans, bo to jest 95-100 punktów, więc może być ciężko dzisiaj o zaksięgowanie strefy, natomiast zdecydowanie to 3900 przykuwa uwagę jeszcze dzisiaj. Ok, rzućmy sobie jeszcze okiem na USDPL na interwał 4-godzinowy. Tutaj cały czas rynek próbuje wybronić tą strefę wsparcia 4,70, tak? Mieliśmy dosyć spore naruszenie podczas wczorajszej sesji amerykańskiej po godzinie 16 czasu polskiego, natomiast zobaczcie, że zamknięcie takie w punkt na poziomie, co bardzo tutaj potwierdziło to, że będzie szansa ten poziom jednak wybronić. Automatycznie możemy tutaj zabezpieczyć to zagranie na 4,68 i uważam, nawet na zamknięciu tej H4, która obecnie się buduje, czyli gdzieś w okolicy 16 godziny, sprawdzić, na jakim poziomie ta H4 się zamknęła,
I jeszcze uważam taki motyw pod spóźnione wejście jak najbardziej wydaje się ciekawym pomysłem teraz na tym rynku. Ok, idźmy sobie dalej. Euro USD i GBP USD. Na pewno jeszcze musimy sobie przejrzeć te dwa wykresy. Zobaczę najpierw, jak to wygląda na interwale 4-godzinowym, jeżeli chodzi o, o główną parę walutową. H1. Tak naprawdę trochę mi się nie podoba to, jak te notowania się poruszają w ostatnim czasie. Taki dosyć trend boczny raczej, więc nie lubię w takich układach gdzieś szukać lokalnych schematów. Jeżeli miałbym coś, to mam na myśli tutaj rozpiętość tego odcinka, tak? Tutaj w taki sposób to zaznaczę, w postaci prostokąta. Poczekać, jeżeli korekta się pojawi, korekta wzrostowa, wtedy tak, bierzemy sobie prostokąt, czyli rozpiętość tego układu, odkładamy rozpiętość tej korekty wzrostowej lokalnej, odkładamy sobie od wyznaczonego dołka. No na tą chwilę to jest poziom cenowy 0,9985, natomiast oczywiście patrząc na ten dosyć dynamiczny ruch spadkowy, za chwilę możemy być niżej. W takim przypadku, no myślę, że większość ogarnia temat, tak? Jeżeli ktoś nowy, no to dopowiem, że po prostu przesuwamy sobie tak prostokąt, żeby ta linia dolna prostokąta była na wysokości minimum cenowego, tak? Czyli na tą chwilę to wygląda w taki sposób. Jak zejdziemy niżej, to po prostu sobie przesuwamy. I górna podstawa prostokąta stanowi poziom, z którego tych pozycji krótkich możemy szukać, żeby podłączyć się do tych spadków. Ok, jeszcze wykres kabla. Tutaj większego popytu nie mieliśmy na 127,2, strefa dynamicznie zanegowana. Ciężko też tutaj jakieś układy korekcyjne wyznaczyć. Na pewno, jeżeli spoglądalibyśmy tak dosyć lokalnie, no to tutaj mamy największą korektę wzrostową, ale myślę, że może na H1 będzie to lepiej widać. Jeżeli już, to taki sam motyw jak na ETK-u, jak na euro USD, rozpiętość prostokąta, udłużylibyśmy sobie od dołka i szukali strefy oporu na górnej podstawie. Natomiast widzimy, że jest duża presja na kontynuację spadków i te korekty dosyć płytkie, więc na tą chwilę na kablu to, co pokazałem na prostokątach, można gdzieś próbować uskuteczniać. Chociaż no mała gwarancja tego, że uda się to dziś zaksięgować, a dla osób, które dziś obserwują średnio długoterminowo, no trzeba wziąć pod uwagę, na jakich poziomach obecnie handlowany jest kabel, bo handlujemy marzec 2020, to są te okolice covidowe po tych spadkach, gdzie rynek odbił się tutaj z okolicy 1.14.00, minimalnie ponad 1.14. No i też warto to sobie odnotować dla ewentualne pozycjonowania się na tym, na wykresie kabla. Być może tutaj czekają nas tutaj większe rozstrzygnięcia z tego pułapu. Zobaczymy.